Cześć, witam Was po raz kolejny. Tym razem chciałem Wam pokazać sump do akwarium morskiego. Troszeczkę tutaj nadmienić na temat przegród oraz ogólnej charakterystyki sampa. Zacznijmy od tego. Ta komora jest komorą zrzutu z komina. Tak jak tutaj widzicie, zostały takie wklejone dwa paski szkła. Będą one tutaj pełnić rolę wstępnej filtracji w taki sposób, że na tych dwóch paskach szkła będzie się opierać plexiglas, który będzie posiadał nawiercone otwory. Na tym plexiglasie będzie umieszczona jakaś fizzlinka, która będzie zajmowała się właśnie tą filtracją mechaniczną. Bardzo fajnie tutaj jest to wymyślone. Sprawdza się to, łatwy dostęp do wymiany tego medium. Zarówno tutaj się to sprawdzi w akwarium morskim, jak i słodkim. To tyle na temat komory zrzutu. Następna komora odpieniacza. Tutaj w tej komorze zostały wwiercone dwa otwory. Jeden otwór jest przystosowany po to, żeby woda przelewała się do odpieniacza bezpośrednio. Natomiast drugi otwór mieści się poziomem około 2-3 cm wyżej. Jest to przelew. Gdyby się wydarzyła sytuacja, to by się spotkało w tym sumpie, bo nie wyrabiałby ten odpieniacz, to wtedy ta woda się przeleje tym otworem. Zwróćcie uwagę na to, że ta komora nie jest powodzona do samej góry. To też jest specjalnie przemyślane względem ewentualnego przepchania. Woda przeleje się przez górę. Co o odpieniaczu? Nie jestem fachowcem, jeśli chodzi tutaj o akwarystykę morską, ale z tego, co tutaj się orientuję, jest to świetny odpieniacz Deltek. Tutaj akurat koledze udało się go zakupić za niewielkie pieniądze od kolegi z NanoReef Stani, którego, jeśli chodzi o odpieniacze, polecam. No, koszt takiego urządzenia to jest około 3000 zł, ale tutaj się udało kupić go, z tego co tam się dowiedziałem, za 1000 zł, coś około, więc świetny interes moim zdaniem. Odpieniacz jest w stanie rewelacyjnym. Dobrze, następna komora tutaj. Komora oddzielająca odpieniacz od rekubium. Zwróćmy uwagę, że ta ostatnia komora, która jest przed pompą, ta komora będzie ustalała już jak gdyby nam poziom sampy. Dlaczego ona ustala poziom sampy? Ponieważ tutaj już wypływa woda z odpieniacza, która już jest przerobiona, tak? Ale powiedzmy, że to jest moja interpretacja. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby poziom wody znajdował się delikatnie powyżej tej średnicy tego wylotu, dlatego żeby nie było do takich niekorzystnych, niechcianych akustycznych doznań, tak? Żebyście się nie nerwowali, że jest hałas i chlupotanie wody. I w tej ostatniej komorze tutaj będzie znajdować się pompa, czyli woda będzie tą komorą już wracać. Tutaj będzie pompa zastosowana włoskiej marki Jet. Dokładnie nie pamiętam, to nazwa chyba i firmy była dwusłonowa. Ta pompa ma staje się 6000 litrów pojemności. Wymiary tego sumpa to długość 90, szerokość 60 i wysokość 45. Bardzo ważna informacja.
Jeżeli planujemy filtrację na bazie słupa, zawsze pamiętajmy o tym, że w momencie, gdy zabraknie prądu, woda, która spłynie z nadgrzewienia, tak, do poziomu szyby komina górnej, a zazwyczaj jest to jakieś 3-4 cm, musi mieć miejsce, gdzie się magazynowa, tak? I w tym wypadku musimy tak obliczyć sampa, aby ta woda, te 3-4 cm akwarium plus jakieś tam 10-15 litrów hydrauliki, które spłynie, miało gdzieś się zmagazynować. To bardzo ważne, bo jeżeli tego nie przewidzimy, no zalejemy mieszkanie, tak? Jeżeli jest taka sytuacja, że jest pod akwarium dostęp do kanalizacji,